Karolina Grabowska, witam i zapraszam na wiadomości Beskid News. W dzisiejszym wydaniu zmiany w Urzędzie Miejskim. Przewodnik turystyczny Jaworza. Wystawa i warsztaty Ewy Surowiec-Butrym. DJ Bobo na Dniach Bielska-Białej. Modern Talking i Denzel w Andrychowie. 10. otwarte Mistrzostwa Speed Cubingu. Zaczynamy! W miniony wtorek na sesji Rady Miasta prezydent Bielska-Białej powołał nowego zastępcę. Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej prezydent Bielska-Białej Jacek Krywul przedstawił nowego zastępcę. Stanowisko objął dotychczasowy radny Przemysław Kamiński. Zastąpił on pełniącego tę funkcję przez ostatnie 13 lat Zbigniewa Michniowskiego. Przemysław Kamiński będzie odpowiadał za Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Informatyki, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Miejską Jednostkę Organizacyjną – Biuro Rozwoju Miasta. Zbigniew Michniowski został pełnomocnikiem prezydenta miasta do spraw zrównoważonego rozwoju. Miejsce Przemysława Kamińskiego w Radzie Miejskiej zajął Adam Wykręt z Platformy Obywatelskiej, który podczas wczorajszej sesji złożył uroczyste ślubowanie. W miniony poniedziałek w Urzędzie Gminy Jaworze odbyła się promocja przewodnika turystycznego. Gmina Jaworze wzbogaciła się o nowy przewodnik turystyczny, obejmujący sąsiadujące miejscowości oraz część Beskidu Śląskiego. W przewodniku oprócz aktualnych zdjęć umieszczono wyjątkowe rysunki atrakcji turystycznych piórkiem pisane i zawiera liczne sposoby na podróżowanie po jaworzańskiej ziemi. Przewodnik turystyczny w ciekawy sposób przedstawia zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w ramach promocji i rozwoju turystycznego obszaru. W 113 dniu swojego urzędowania wójt gminy Jaworze powierzył dowodzenie Kamilowi Bindzie, który został laureatem konkursu Gra o Tron wójta gminy Jaworze. Czy jest to przewidziane coś takiego, żeby podjąć taką stałą współpracę, żeby ci młodzi brali bezpośredni udział w zarządzaniu, w podejmowaniu decyzji? U nas to się od dawna już dzieje. To już 4 lata historii, odkąd funkcjonuje Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze. Teraz będziemy jeszcze powoływać Młodzieżową Radę Gminy trzeciej kadencji. Znowu młodzi wybiorą siebie do tego ciała, które przecież doradza wójtowi. Natomiast ja na bieżąco jestem w kontakcie i ze szkołą, i właśnie z młodymi ludźmi. Mam nadzieję, że ten kontakt ani na chwilę nie osłabł. A w przyszłym roku kolejna Gra o Tron. W galerii BWA trwa wystawa Przywołanie Ewy Surowiec-Butrym, a w miniony wtorek z artystką odbyły się plastyczne warsztaty. Przywołanie. Pod takim tytułem w Bielskiej Galerii BWA można oglądać wystawę Ewy Surowiec-Butrym. Prace autorki wykonane są w technice pasteli i prezentują nokturny obrazujące zaułki Bielska-Białej oraz prace portretowe. Na wystawie prezentowanych jest 30 prac z 7 cykli artystki. Portrety, szkło, ręce, nocny ogród, pejzaż bielski, drewno oraz animals. Wystawie towarzyszyły również warsztaty artystyczne w technice pastelu, o których opowiedziała sama autorka. To są warsztaty organizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych w Bielsku i mają na celu rozpropagowanie wśród młodzieży, a także wśród osób zaawansowanych wiekiem, a mających czas, tej techniki suchej pasteli, bo pastele mogą być pastele tłuste i pastele suche. To akurat dotyczy techniki pasteli, czy pasteli suchego. No i to już jest drugie zajęcie. Pierwsze zajęcie się odbyło wczoraj i tematem tego wczorajszego zajęcia była praca z wyobraźni, taka ilustracyjna, ukazująca możliwości, jakie ta technika daje i jakie można w niej
osiągnąć. Wystawę można podziwiać do 12 kwietnia. Golec Orkiestra, Dżem i DJ Bobo. Te gwiazdy wystąpią podczas tegorocznych Dni Bielska-Białej. Pierwszy koncert odbędzie się tradycyjnie na Placu Ratuszowym w piątek 5 czerwca o godzinie 20. Wystąpi Golec Orkiestra wraz z Bielską Orkiestrą Festiwalową, Chórem Ave Sol i Bielskim Chórem Kameralnym. Dzień później na terenach hali pod Dębowcem wystąpi legenda polskiej muzyki, zespół Dżem z Maciejem Balcarem. Na zakończenie Dni Bielska-Białej również pod Dębowcem zagra jedna z największych gwiazd muzyki tanecznej lat 90. DJ Bobo. Serdecznie zapraszamy! Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zaprasza na koncert gwiazd. 18 kwietnia w hali pofabrycznej terenów przemysłowych Andori Mod w Andrychowie wystąpi Thomas Anders i Modern Talking. Będziemy mieli okazję na żywo posłuchać takich wielkich hitów jak You're My Heart, You're My Soul czy Sherry Sherry Lady. Drugą gwiazdą koncertu będzie Denzel, promujący muzykę pop i dance. Gmina Bielsko-Biała i Bielsko-Biarski Ośrodek Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszają na zawody Polish Open 2015 Mistrzostwa Speed Cabingu. W 18 oficjalnych konkurencjach składania kostki rywalizować będzie blisko 200 zawodników z Polski i Europy, a wśród nich finalista programu Mam Talent Marcin Kowalczyk i aktualny mistrz świata w układaniu kostki stopami Jakub Kipa. Zawody odbędą się w najbliższy weekend w hali widowiskowo-sportowej pod Dębowcem. Wielki finał imprezy zaplanowano w niedzielę na godzinę 16:30. Wstęp wolny. Na dziś to już wszystko. Życzę Państwu miłego popołudnia i do zobaczenia. System ready. Ready.